Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest pani doktorka Aleksandra Sarna, psycholożka, seksuolożka, a dziś po prostu tutaj taka temat bez dna, bo porozmawiamy o książce Izabeli Peck, Noce z Dudą, Noce i dni z Andrzejem Dudą, 3 lata takiego jakiegoś obłędnego flirtu. Mnie jako redaktorem. Słucham? Ja bym powiedziała, że regularnego romansu, a No nie. właśnie, to też jest ciekawe, ale to co mnie ciekawi w tym wszystkim, to, bo to jest opis nie tylko Dudy, ale całego środowiska pisowskiego, gdzie każdy może po przeczytaniu tej książki wyleczyć się z kompleksów. A w ogóle, jeżeli mowa w ogóle o ciekawych lekturach, to jeszcze oprócz książki pani Izabeli Peck polecamy książki pani doktorki. Tutaj mamy link do książek, dwóch w zasadzie, książki o narcyzie i książki o tym, jak de facto stracić chłopaka, dziewczynę w kilka dni, kilkadziesiąt godzin może nawet. Naprawdę porady takie, że na pewno zadziałają. Polecamy. A teraz wracamy do pani Izy. To chyba jest lek na depresję. Jak chcecie wiedzieć, kto może rządzić Polską, to czytajcie książkę. Ja myślę, że to jest troszkę tak, że jeżeli ktoś przeczyta tą książkę, a akurat jest w jakimś takim stanie, że ma poczucie, że jest przegrywem, że do czegoś się nie nadaje, to biorąc pod uwagę, kto rządzi Polską, każdy z nas nadaje się kompletnie do wszystkiego. Natomiast jest to książka wbrew pozorom wielopoziomowa i jest w niej mnóstwo wątków, z jednej strony niemal ocierających się o komedię, na pewno farsę, ale jest w niej też, przynajmniej ja to czytam wiadomo, z perspektywy kobiety. Jest to smutna historia zakochanej dziewczyny, która została bardzo mocno wykorzystana. Książka w gruncie rzeczy z happy endem, bo pani Iza coś zrozumiała. I myślę, że jeżeli możemy mieć coś fajnego z najgorszych historii w naszym życiu, no to może fajnie, że się wydarzyły, aczkolwiek też w tej książce są takie historie. Ja się postaram też za bardzo nie spoilerować, bo jak wiadomo, nie wszyscy z Państwa czytaliście, ale są też w tym historie niewybaczalne, historie wykorzystania, nadużycia, czy historia de facto gwałtu. Ale powiem tak, PiS jest taką partią, która, ja kiedyś o nich napisałem, że kompromituje słowo uczciwość. Kiedyś lata temu zarzuciłem Platformie Obywatelskiej, że wygrała wybory. Oszukała mnie, bo ja na nich zagłosowałem w 2007 roku, kiedy obiecywali 3 razy 15. 15% podatku CIT, 15% podatku VAT, 15% podatku PIT. Nic z tego nie weszło w życie. Nastąpiło 8 lat rządów ciepłej wody w kranie, które doceniliśmy dopiero po kolejnych przynajmniej 4 latach, w moim wypadku rządów PiS-u, a po 8 to już po prostu, co po niektórzy z nas, to się modlili oczywiście o powrót Donalda Tuska w myśl zasady mojej ulubionej historii o rabinie i o kozie. Natomiast to jest taka, no właśnie. Z czym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o PiS? Oni głoszą hasła uczciwości, moralności, a robią dokładnie o 180 stopni tego. Mamy, przepraszam, że tak wymienię takich na tego. Mamy geja Jarosława Kaczyńskiego, którym praktycznie wszyscy wiedzą, że jest gejem. W jego partii wszyscy wiedzą, wśród polityków wszyscy wiedzą, wśród dziennikarzy wszyscy wiedzą. A on wychodzi, potrafi sobie szczuć na gejów i nikt mu w twarz nie powie, nie, nie, no hola, ale jak panu się to tak spina, że pan przecież sam jest, a pan szczuje. Okej, jedna rzecz. Mamy Jacka Kurskiego, Żyda z pochodzenia, stuprocentowego takiego w ogóle, można powiedzieć, że czystszego to po prostu nie da rady znaleźć. I też, że Jacek Kurski, będąc szefem TVP, uprawia propagandę antysemicką i też znowu tam wszyscy siedzą, tam milczą, nikt go tam nie zastopuje. I teraz mamy właśnie mamy Andrzeja Dudę, który chodzi, opowiada o tej wadze wiary w życiu,
o tym, że on tam klęka przed jakąś mistyczką, daje się smarować łojem publicznie, są zdjęcia z tego tytułu, opowiada o tej swojej wierze, o tym, jak to ważne dla niego, a poza tym niemalże jawnie flirtuje, obściskuje się z pannami, chodzi, zaczepia jakieś panie na Twitterze, przecież z tego są po prostu regularna beka. No i właśnie, no i co? I też nic. Natomiast to świadczy wyłącznie o sile elektoratu tej partii i takich kompletnych klapkach na oczach, bo to, co wyrabia PiS, to jest takie wieśniackie Bizancjum, nie? Takie Bizancjum, na jakich ich mentalnie stać. Zaruchać za stodołą, coś ukraść, nawalić się i jakoś to będzie. Ale. Nie ma w wartości. Nie ma w tym jakiegoś takiego przekonania, i to bardzo mocno obnaża ta książka. To bardzo mocno obnażają okołokampanijne rozmowy pani Izy z Horałą. Wszystko dla efektu, ideologii, wiary, przekonania, że robimy coś, co ma sens, co nie wiem, w jakiś sposób ma służyć krajowi. Nie, to ma służyć mojemu interesowi, mojemu poczuciu władzy. A co najważniejsze, mojemu stanowi konta. Czyli mamy tak naprawdę bandę hipokrytów, ale to jest ciekawe. Mamy też taką przepłyniemy sobie szybciutko ocean. Mamy historię Donalda Trumpa, idola nie tylko Amerykanów w dużej części, ale też PiSu, większości polityków PiSu, sporej części polskiej tak zwanej prawicy i faktycznej prawicy, która uważa tego faceta za jakieś objawienie w sytuacji, w której jest koleś po prostu jakimś prymitywnym chamem, kłamcą, konfabulantem, człowiekiem, który mając żonę, mając tego, jawnie korzysta z prostytutek, następnie przekupuje je z pieniędzy kampanijnych i się nagle wszyscy dziwią, że przegrywa gdzieś proces, że dostaje w ogóle zarzut. No bo Donald Trump teraz dostał zarzut po prostu kłamstw i użycia pieniędzy zebranych na cele wyborcze do zapłacenia za milczenie jednej właśnie z takich pań. I to jest, i to, bo ja tylko dodam, że to jest, bo to jest ten idol Andrzeja Dudy. To jest idol Andrzeja Dudy. On o tym mówił otwarcie. To przyjaciel, idol. No, osobowościowo się zgadza, tylko Trump ma lepszy hajs. Ja mam wrażenie, że jednak osobowościowo to Duda może Trumpowi jednak czyścić buty, bo Trump to by 3 lata nie flirtował w internecie z. Nie, no Trump by się umówił i Trump by zaruchał tak najzwyczajniej w świecie. Najszybciej i to nie raz. Wolnym swoim slocie. Natomiast jasne, ja nie znoszę Trumpa, natomiast ja zawsze szanuję pewną jawność robienia rzeczy, na które mam ochotę. I Trump pod tym względem, no on to robi jawnie, on nie udaje. On nie twierdzi, że jest wiernym małżonkiem, tylko uprawia Bizancjum za lepszą kasę i z ładniejszymi dziewczynami, nie? No właśnie, więc mamy Andrzeja Dudę, polskiego prezydenta, który chce być idolem katolików, chce być jeszcze, on mówi o jakimś dziedzictwie swojej prezydentury. Ja mam wrażenie, że on oprócz tego, że będzie zapamiętany jako najgorszy prezydent, to jest również taki. Najbardziej mimiczny prezydent na pewno. Też. Żadne inne dziedzictwo tej prezydentury nie wierzę, bo co my mamy wspominać? Dmuchanie kraba w juracie? Ono jest jakieś takie metaforyczne trochę, prawda? Bo to jest ten krab, że on go sam nadmuchał. Ja powiem tak, no mamy dziewczynę, która napisała, kobietę już w tej chwili, która napisała książkę, można powiedzieć, wspomnienia z zauroczenia. Z tej książki i nawet z wywiadów widać, że po prostu jeszcze terapia się nie skończyła. To znaczy jeszcze widać, że go oszczędza. Jeszcze ja mam wrażenie. Ona go kocha nadal, bo jak się jej słucha w tym wywiadzie, który Państwo przeprowadziliście, jak się czyta tę książkę, to jest to nadal dziewczyna głęboko kochająca Dudę. To jest coś, to jest coś niesamowitego, co nam miłość robi z mózgami, nie? Ja widzę tego Dudę z tym jego głupawym uśmiechem i sobie myślę, Jezu, głupio się uśmiecha i jeszcze ma pizdę w brodzie, nie? A Izabela Pek pisze,
chciałabym go głaskać po tym uroczym dołeczku. I to jest to, co z nami robi miłość. Ona go bardzo oszczędza i to pomimo, że ona się go stara chronić, pomimo, że ta książka kończy się takim absolutnie w gruncie rzeczy wzruszającym wyznaniem miłości, pomimo, że ta kobieta bardzo dużo wycierpiała w imię tej miłości, to ona go nadal chroni. Jak przestanie go chronić, to wtedy się zrobi jazda. A prędzej czy później przestanie, no bo każda niewzajemna miłość w pewnym momencie się sfrustruje. To, co ja nie lubię tak stereotypowo w nas dziewczynach, to, że my jesteśmy trochę durne. Jak obiekt naszych uczuć nam się wymyka z rąk, oddala się, ignoruje nas, nie mamy z nim kontaktu, to my za wszelką cenę chcemy zwrócić na siebie uwagę. Również negatywną, bo ja nie wątpię, że Duda tę książkę tam przewertował raz z wypiekami, a dwa ze stanem przedzawałowym, żeby zobaczyć, ile ona wiadomości wypuściła publicznie. No ale ona jeszcze go chroni, z naciskiem na jeszcze, nie? No bo właśnie, mamy historię Andrzeja Dudy. To jest człowiek, który został prezydentem relatywnie młodo, 43 lata. Jako człowiek, którego wymyślił Jarosław Kaczyński. Wszyscy mieliśmy takie wrażenie z ludzi znających tą kampanię, że Jarosław Kaczyński był zaskoczony zwycięstwem Andrzeja Dudy. Zaskoczony i z jednej strony ucieszony, z drugiej trochę zasmucony, dlatego że on kompletnie nie poważał Andrzeja Dudy. I ta książka troszeczkę, albo nawet więcej niż troszkę, daje odpowiedź dlaczego on Dudy nie szanował. Bo facet wszedł do polityki, dostał najwyższe z możliwych stanowisk. Ja powiem tak, no mamy komika, faceta, przepraszam, który dosłownie latał z gołą dupą po scenie. Mówię o Wołodymirze Zełenskim, który zostaje prezydentem. I zaczyna dorastać dosyć szybko do stanowiska, które otrzymał od ludzi, od losu, bo przecież on też był pomysłem oligarchów. Tu już nie będę nawet szafował nazwiskami, po prostu jeden z największych oligarchów zapłacił. Ale on się potrafił, a ja mam wrażenie, że Andrzej Duda po prostu został takim nastolatkiem, który dostał jakiś, nie wiem, załatwiony bilet króla balu i tak rozgląda się tak. Co tu zaliczyć, gdzie się napić, gdzie się nażreć. Dokładnie. I tyle by z tym mamy trochę na odwrót, nie? Z jakiegoś w gruncie rzeczy pomniejszego polityka, mamy komika, który, jeżeli pani Iza dysponuje odpowiednimi screenami, to niedługo zobaczymy na scenie z gołą dupą. No właśnie, bo jest, ona się pochwaliła, że Andrzej mi wysłał fotkę i napisał, co lubi. No, dobra, jest to takie bardzo dwuznaczne, podgrzewające atmosferę, nie? Bo ja też mogę napisać, że pan mi wysłał fotkę. Dzisiaj mi pan wysłał. To Zależy prawda. od Warszawy, bo przesunęliśmy z tego powodu troszkę nagranie. Ale ja mogę napisać celem podgrzania atmosfery, Że to że była osobista fotka. tam nie ma, że osobistą, Ale nie? można to dodać. Rozmawialiśmy trochę o książkach też. Możemy to wyrzucić w X-a na zasadzie, doktorka mi napisała, co lubi. O, prawda. I Więc, ale powiem tak, że Andrzej Duda, jako facet, który no, miał wokół siebie jakichś ludzi służb, ludzi, którzy mu doradzali, ja się dziwię, że raz, że on dożył końca kadencji, no bo tak zakładam, to już zostało mu tam prawie rok, ponad rok nieco, czyli niemalże ma już takim z górki. Natomiast facet ma, powiem tak, niektórym było go żal, mi jest żal Polski po tym wszystkim, że facet o naprawdę bardzo przeciętnym IQ, człowiek, który nawet nie rozumie, że coś dostał od losu. Był taki moment w karierze Donalda Tuska, gdzie wychodził sobie tą szansę bycia tym na pierwszą kadencję przewodniczącym
Rady Europejskiej, czyli tak de facto prezydentem Unii, no to co zrobił? On się zajął i w kilka miesięcy opanował komunikatywnie język angielski, z którym już był starszy niż Duda obecnie. I dał radę. Andrzej Duda jest tym prezydentem prawie 9 lat i przez ten czas kilkukrotnie skompromitował się, pokazując kompletny brak opanowania języka. I kiedy ja zadaję pytanie, czy on nie próbuje się uczyć, to dostaję dwuznaczne uśmieszki i teksty. On się teraz spotyka z taką lektorką angielskiego z Kanady i wszyscy się śmieją, he, 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 ale wiecie, bo tam jest dwujęzyczne i nie wiadomo, czy on się akurat uczy się języka angielskiego. No i dalsze po prostu lecą już nieprzyzwoite aluzje i żarciki i dowcipy. No, powiem szczerze, nie widać po nim, żeby się uczył angielskiego. Najpewniej się nie uczy, bo umówmy się, 9 lat to jest wystarczająco długo, żeby idiota to opanował w stopniu komunikatywnym, biorąc pod uwagę, że Duda ma absolutnie nieskończone możliwości, no, uczenia się, nie? Bo podatnik za to zapłaci. Natomiast mam taką refleksję, że jednak jest coś, co nas łączy z Jarosławem Kaczyńskim. Wszyscy mamy bekę z Dudy. To prawda, czy on ma bekę? Ja mam wrażenie, że on jest przez kim wkurzony, że Duda w swoim rozumieniu, znaczy ja wiem o jednej prywatnej sprawie, o której nie mogę powiedzieć, bo by nam się program trochę mógł zawiesić. To znaczy, on go nie lubi za pewną rzecz, którą zrobił Andrzej Duda. Natomiast generalnie on i tak go nie szanował. Nie szanujemy, bo trudno Dudę szanować, bo gdzie Duda wyjdzie, tam się kompromituje. Nawet w tym opisie, bo umówmy się, no Pek nie pisze o seksie, ona pisze o emocjach, ona pisze o miłości, ona pisze o tęsknocie. Ona robi wszystko, żeby się jakoś do tego Dudy zbliżyć. Ona się do diabła decyduje w gruncie rzeczy na romans z Piętą po to, żeby być bliżej Dudy, bo ona w tym nie za bardzo ma jakikolwiek inny interes. Ona nim trochę tym Piętą gardzi, trochę tym Piętą się brzydzi. Ten Pięta ją gwałci. Ja myślę, że ta biedna pani Iza chyba nie do końca sobie nawet zdaje sprawę z tego, czy wchodzi w taką polską mentalność, że skoro poszłam do tego pokoju jego, skoro już tam byłam, skoro wiedziałam, że on chce seksu i uprawiał ze mną ten seks, no to znaczy, że tak powinno być. No ale de facto ona się w żadnym momencie na ten seks nie zgadza. Ona w tym seksie nawet nie uczestniczy za bardzo. Ona czeka, aż on skończy. Biorąc to na klatę jako pewnego rodzaju koszt zbliżania się do obiektu swoich uczuć. I to jest cholernie smutne i cholernie dramatyczne, szczególnie w tym kontekście, co się podziało w mediach po ujawnieniu romansu w cudzysłowie z Piętą, kiedy pani Pek była wyzywana od najgorszych zdzir i kurwiszonów, które uwiodły niewinnego Staszka. Ja powiem tak, to jest, przemknął mi dziś mem przed oczyma, jak mówimy właśnie o tym, jak psychiatra mówi do pacjenta: wyleczyłem pana. Na co koleś do niego: ale daj pan spokój, przyszedłem do pana jako Napoleona, wychodzę jako nikt. Jak patrzę na te, pani Iza, ja mam wrażenie, że dla niej po prostu wyleczenie się z Andrzeja Dudy bez znalezienia odpowiedniego substytutu to jest takie zakończenie swojej przygody z establishmentem. Już raz na zawsze, czyli. Establishment, nie? Ale to, ja wiem, że to się trudno nam tego, natomiast no on było, nie było. Znaczy, raz uczciwie wygrał wybory i raz nieuczciwie wygrał. Jak z tymi nieuczciwie wygranymi, czy on jest tym prezydentem, czy potem się okaże, że zbierze się jakiś gremium mądrych sędziów, którzy
który powie, że on nim nigdy nie był. Tak też może być, ponieważ nie zebrała się prawidłowa Izba Sądu Najwyższego od 2020 roku i nie potwierdziła. Ci, co się zebrali, nie byli sędziami. Zrobiło tak to. Jarosław Kaczyński tak to pomyślał, żeby mu się ten nie wymknęło. Ja. Z faktami, bo to absolutnie legalność versus nielegalność jego drugiej kadencji nie zmienia faktu, że ten pajac nas nadal kompromituje. No, kompromituje nas totalnie. Pan powiedział, że się pan dziwi, że on dożył końca kadencji pierwszej. Ja się dziwię, że on dalej żyje i że go jeszcze małżonka nie zarąbała, ale to znaczy, że jednak Urząd Ochrony Prezydenta jest sprawny. No to prawda, że krążyły dowcipy pierwsze, że pierwsze słowa po książce były tego, ale przecież tu nic nie ma, a drugie później było, że pani prezydentowa, to już mówiło otoczenie, uważa inaczej i mówi do Andrzeja Dudy Żulczykiem, czyli krótko mówiąc, tą opinią, która zaprowadziła pana Żulczyka na parę lat na proces sądowy, gdzie no, okazało się, że jednak określenie kwalifikacji, ja bym co prawda szedł mocniej na spektakl, bo pan pisarz Żulczyk przyjął to bardzo pokornie, to znaczy ja bym na przykład żądał przebadania Andrzeja, bym twierdził, że to nie jest, że to nie była epitet, tylko to była diagnoza medyczna, co do której mogę nie być uprawniony, ale jednak powiedzenie jej publicznie może być mnie obronić. Ja bym domagał się jednak testu, bo ponieważ debil jest terminem medycznym. Jest taki moment w tej historii. Ja się podejmuję, ja mogę charytatywnie, wolontaryjnie ten test w każdym momencie przeprowadzić i absolutnie zapewniam, że totalnie rzetelnie, bo ja sobie mogę śmieszkować i mogę się śmiać, ale nigdy się nie sprzeniewierzę sztuce. Tak po prostu. Bo ja Dobrze. mam. Panie prezydencie, ja wiem, że od jakiegoś Obejrzyj. czasu jestem pana ulubienicą. Zapraszam, test czeka. Ja powiem tak, mnie on się skojarzył, kiedy on, bo kiedy za rządów Bronisława Komorowskiego, który był prezydentem od 2010 do 2015, gdzieś w połowie kadencji zrobiono mu numer, że wjechano do faceta, który miał pseudonim Antykomór. Był średnio naprawdę taką satyrę robił, ale od biedy on się upierał, że to były konto satyryczne. No i tam go zatrzymali o 6 nad ranem, jakieś tam zarzuty mu postawili, straszne rzeczy mu tam chcieli robić, ale pierwsze słowa Bronisława Komorowskiego było takie, ale zostawcie tego chłopaka, wypuśćcie go, w ogóle zostawcie, w ogóle nie dotykajcie się tej obrazy prezydenta. Ale kiedy z kolei Andrzeja, ja miałem wrażenie, bo ja trochę znałem, może to jest lepiej powiedziane, bo to było kilkanaście lat temu, Patrycję Kotecką, i miałem wrażenie, że ponieważ Zbigniew Ziobro nienawidzi Andrzeja Dudy, ponieważ uważa go za nielojalnego kolesia, który dostał się do polityki na jego plecach i następnie go zostawił, że kiedy on i zajął jego miejsce, bo kiedy on poszedł na swoje, to Andrzej Duda został przy Jarosławie Kaczyńskim, nie powędrował z innymi posłami związanymi z Ziobrą i w ten sposób dostał tą szansę bycia prezydentem, o której zawsze marzył Zbigniew Ziobro. Ja myślałem o tym, że wytoczenie tego procesu Jakubowi Żulczykowi, które spowodowało, że słowa debil i Andrzej Duda będą obecne razem po wsze czasy, już po prostu wpisujemy debil, to kiedyś było tak, mówimy Lenin, myślimy partia. I tutaj jest z kolei słowo Żulczyk, słowo debil, słowo Andrzej Duda zaczęły nam się zrastać popkulturowo. Ja miałem wrażenie, że to jest jakaś zemsta Ziobry. I nagle ten wychodzi do mikrofonu i mówi, że generalnie prokuratura działa słusznie i powinna kontynuować. Ja w tym momencie, on mi się skojarzył z Kunolem von Liechtenstein z Krzyżaków, który pytany i błagany przez Maćka z Bogdańca o łaskę dla syna, to znaczy dla bratanka, który no, nieopatrznie go tam zaatakował pod Krakowem, odpowiedział, że nie, no, w swoim imieniu się nie czuje obrażony, no, ale reprezentuje zakon Najświętszej Marii Panny i tutaj no niestety w sprawiedliwości musi stać się zadość. Ja mam wrażenie, że to jest taki dowód chyba koronny, że mamy do czynienia z człowiekiem, który kompletnie nie pojmuje, kim jest i jak jest postrzegany i w ogóle.
Było. Ja przypominam pierwszą kadencję i jakąś szkołę bodajże w województwie opolskim, gdzie dzieciaki napisały w kiblu Andrzej Dupa. I była awantura na pół kraju. I mnie to totalnie bawiło, bo pół kraju Polski, w której co drugi Janusz ma na imię Andrzej, bez problemu ten napis Andrzej Dupa zidentyfikowali jako dotyczący prezydenta. No, umówmy się, jakiś tego typu, ten jest debilem, ten jest idiotą. No, my lubimy się posługiwać pewnego rodzaju inwektywami. I robienie z tego sprawy sądowej przy pełnym poparciu prezydenta, który się poczuł znieważony, no, to też troszkę o jego klasie świadczy, że można go w ten sposób znieważyć. Nie? No, człowiek, który ma trochę pewności siebie, trochę poczucia własnej skuteczności. Jak słyszy, że jest debilem, to macha na to ręką. Natomiast myślę, że tu jest też trochę, i też w kontekście tej książki, pewien taki prymitywno-prostacki sposób widzenia rzeczywistości. Nie? Jeżeli nie ma dowodów seksu, to nie było romansu. A to jest bullshit, bo o romansie przeświadczają emocje, a nie akt seksualny. Akt seksualny to jest czysta fizjologia. My zresztą nie wiemy, czy był seks, czy nie było seksu, bo pani Iza na ten temat milczy. My tylko widzimy tego faceta, który tam 3 lata dyskutuje z tą dziewczyną i jakieś procesy zaangażowania emocjonalnego z dwóch stron bardzo, bardzo rosną. Ja nawet jestem w stanie zrozumieć tego Adriana. Bo trudno nawet Andrzejem nazwać, który siedzi w miejscu, w którym się nigdy nie powinien znaleźć, bo on się naprawdę nadaje do pałacu prezydenckiego jak prosiak do karocy, który w ogóle nie ma prawa mieć własnego zdania, więc to nawet nie jest ważne, czy on ma takie, czy nie ma. My tego nie wiemy, bo nigdy go nie ugłośnił, który tak naprawdę wykonuje tylko polecenia, albo czeka na polecenie, jak akurat nie wie, co robić, i na tym mu 7. rok w tej chwili mija. To w pewnym momencie szukam gdzieś wsparcia, nie? I trafia mi się dziewczyna, którą gdzieś tam spotykam w tym dudabusie, która patrzy na mnie jak na zjawisko. Tam gdzieś ona też zresztą pisze, nie? Że ona spojrzała na niego i widziała, że on wie, jak działa na kobiety, na nią, Właśnie na chciałem mnie. to powiedzieć, że Nie? Ona zobaczyła jakiegoś takiego faceta ze swoich snów. Ludzie mają różne sny, tego się trzymajmy. Nie? Ona mu tam udzielała mnóstwo wsparcia. W niej było mnóstwo lęku, czy ja nie napisałam za dużo, czy on mi nie ucieknie, czy ja nie jestem zbyt śmiała. Czy ja nie przeginam, a jednocześnie no, nie była w stanie w to nie brnąć. To jest dziewczyna, która wraca do domu, otwiera kompa i czeka, aż on się odezwie. Nie? a on się odzywa. On się odzywa. Ona wie, że ma czekać, bo on się odzywa, on jest, ale jest przy tym tak. Pomimo, że się angażuje, ona mu się zwierza, nie? Ona mu opowiada o swoich trudnościach, ona mu opowiada o tych wszystkich pajacach, totalnych burakach z PiS, a on jest w stanie jej powiedzieć tylko tam, proszę na siebie uważać, nie? To jest też takie, no, strasznie małomęskie w naszym obiegowym rozumieniu, więc po lekturze tej książki mamy taki obraz, że no żaden prezydent, ale też żaden mężczyzna. Właśnie, bo to jest tak, ale spójrzmy na tym, kto był prezydentem. Ja mówię teraz o tych wyborach powszechnych, czyli na przykład pomińmy Wojciecha Jaruzelskiego, którego wybrał Sejm, który był kimś zupełnie innym, jego wpływ na rzeczywistość wynikał zupełnie z innych względów niż z przypodobania się demokratycznej większości. No, Lech Wałęsa, to wiadomo, kim był. Po czym Aleksander Kwaśniewski, 10 lat, człowiek, który chyba nawet nie myślał o tym, jak długo będzie wspominany jako najlepszy prezydent odrodzonej Polski, nawet przez tych, którzy go kompletnie nie poważali, ale to można powiedzieć nie tyleż jego zasługa, co zasługa tych, którzy zostali wybrani
jako następcy, dlatego że Tak. Lech Kaczyński, Andrzej Duda to są ludzie z kompleksów. Bronisław Komorowski jest to facet, za którym zatęskniliśmy rzeczywiście, jak go zabrakło. Natomiast to też był człowiek. Zatęskniliśmy z powodu prezydentury Dudy, a nie dlatego, że prezydentura Komorowskiego była jakaś udana. Tylko, że o ile jeszcze z Wałęsą, Kwaśniewskim, Komorowskim można się było czasami miejscami nawet zidentyfikować, nie? Ten Wałęsa, prosty chłop, nie najmądrzejszy na świecie, ale wierzący w to, co robi. Czasami burak, czasami cham, ale ideologiczny. Kwaśniewski, można się zgadzać, można się nie zgadzać, ale Kwaśniewski to jest rasowy polityk i on jakąś taką klasę polityczną ma. Do tego ta szalenie reprezentacyjna Jolanta u boku. Dało się to łyknąć. Tak. Komorowski, no w sumie taki, może na bazie popularności Netflixowego serialu, no taka trochę szlachta zaściankowa, nie? Taki, co to sobie lubi iść zapolować, ma tą żonę, z którą jest w dobrych układach, która tam czeka na niego z rosołem, gromadka dzieci, w gruncie rzeczy swój chłop. No i Duda. Ani prezydent, ani facet, no i jako człowiek też wypada blado. Jeszcze były jakieś takie próby kreowania tej jego żony jako, nie wiem, eleganckiej, fajnej pierwszej damy, no tylko że ona milczy. Ona mówi nic. Gdzieś tam kawałkami pokazała się od takiej mocno aroganckiej strony. Ona z jakiegoś powodu też tkwi w pewnego rodzaju układzie. No bo to też nie jest żadna tajemnica, że małżeństwo się utrzymało, ponieważ Andrzej został wybrany na kandydata na prezydenta, a w efekcie na prezydenta. Natomiast nie rozumiem, bo ja jestem prosty człowiek, co oni na nią mają, że ona po prostu nie odejdzie. W tej chwili ona dostała publicznie od własnego męża po twarzy. Bardzo. Rękami pani Izy, ale nadal od własnego męża. Pani Iza była wolną kobietą. My możemy dyskutować o moralności, ale z moralnością jest tak, że każdy ma własną. Czy kobieta, która wie, że facet jest żonaty, powinna wchodzić z nim w jakieś tego typu romanse? Natomiast romanse czy miłości rzadko się zaczynają w sposób bardzo gwałtowny. I to jest też historia pani Izy, nie? Oni sobie rozmawiali na pan, pani, elegancko. To jest też, ta książka też jest historią budującego się i rozwijającego się uczucia jej do niego na pewno. Z jego strony, no raczej nie, no bo jak kogoś kocham, to jednak zachowuje się trochę inaczej. Ale na pewno fascynacji z jego strony. Nie wiem, czy fascynacji akurat panią Izą, czy własną zajebistością. Bardzo stawiam na to drugie, że gdzieś mu tam musiało pochlebiać, że skądinąd młoda dziewczyna poświęca mu tyle uwagi, atencji, zainteresowania i ogrzewa go swoją miłością, nie? No bo ona jest totalnie kochająca. Czyli mamy prezydenta, o którym wiedzieliśmy, że jest narcyzem, prezydenta, który spędza swój wolny czas, jakby to powiedzieć, niepomny nawet na grożący skandal, gdyby tego typu rzeczy zostały właśnie ujawnione. Ona też powiedziała, pani Iza odpowiedziała na moje pytanie podczas pierwszej rozmowy, że ta książka między innymi dlatego się nie ukazała wcześniej, już nie tylko dlatego, że były problemy, bo miała problemy ze znalezieniem wydawcy, ale też dlatego, że ona nie chciała go pozbawiać szansy na drugą kadencję. Czyli miała świadomość, że opisanie tego zaszkodzi mu przede wszystkim w tym takim konserwatywnym elektoracie. Ja mam dziwny. Kocham, to mu nie zaszkodzę, nie? Jak jestem na kogoś wściekła, jeżeli jestem na kogoś zła, no to spalę świat, ale jeżeli kogoś kocham, to chcę go chronić. No nie wydam książki, która mogłaby mojemu ukochanemu Jędrusiowi zrobić krzywdę.
To jest na zasadzie takiej, że teraz jak już się szykuje wszystko do końca, to ja pokażę, jacy oni są, tym bardziej, że o mnie zapomnieli. Znaczy, Ale ja... tym jest też jakaś gorycz czy złość kobiety odtrąconej, bo my często zapominamy, że niestety miłość bywa niewzajemna. A Duda jej zrobił cholerną krzywdę, nie? Bo tego się nie da. Jej zaangażowania emocjonalnego, przekraczającego koleżeństwo, nie da się nie zauważyć. I zamiast jej napisać wprost, świetnie się rozmawia, tylko rozmawia. Lubię te rozmowy. Ale to są tylko rozmowy. Nic nigdy z tego nie będzie, dziewczyno. Nie? Nie idziemy w ogóle w tym kierunku. To on przecież radośnie hasa jak nastolatek na łące, nie? Bo nie ma nic złego w tym, że zacznę rozmawiać z kimkolwiek. Nie ma nic złego w tym, że pomimo, że rozmawialiśmy sobie w jakiś sposób niezobowiązujący, że gdzieś tam weszły emocje, zaczęły się rodzić uczucia, no tylko, że klasa polega na tym, że potrafię to zastopować, a nie karmić się w efekcie cudzym cierpieniem. Ostatnie, ja nie będę spoilerować ostatnich słów książki, ale te ostatnie słowa są naprawdę rozrywające, bo one bardzo mocno pokazują siłę ciągle trwającego uczucia. Ale co panią w tej książce zaskoczyło, jeżeli chodzi o Dudę? Czy w ogóle było coś takiego? Bo może nie było, jeżeli chodzi o Dudę, to może on się okazał taki dokładnie, jak pani przypuszczała, bo... Mnie nie zaskoczyło. To co, znaczy, nic mnie nie zaskoczyło, jeżeli chodzi o Dudę, no bo ja go mam trochę za budynia. I jest to bardzo podparte. Też kumpluje się z człowiekiem, z którym Duda chodził do klasy w szkole średniej, więc mnóstwo różnych historyjek z życiorysu, o których tu nie przytoczę, rzecz jasna, słyszałam. Natomiast on mnie nie zaskoczył. On właśnie taki jest, bez swojego zdania, bez poglądów, szukający ciepełka. Poszedł trochę dalej niż z Leśnym Ruchadłem i z Sebą, który sra do chleba, nie? Trochę dłużej poszło, ale to nie jest zaskakujące. Kompletnie nie zaskakuje mnie z innych postaci. No, Chorała jest bardzo ważną postacią tej książki. Kompletnie mnie nie zaskakuje buracki cynizm. On chciał sobie, przepraszam, że to powiem, on chciał sobie zaruchać. Tak po prostu. No, normalnie. Tarczyńskiego, który, nie wiem, wraca taksówką i bierze dziewczynę za rękę i kładzie jej łapę na swoim zwiedzionym członku. Idealnie to pasuje do Tarczyńskiego przecież. Czy też nie jesteśmy zaskoczeni? Zupełnie nie. Tarczyński to jest ten typ, który właśnie jak mu stanie, to kobieta ma umrzeć z wrażenia. No. Niestety to nie jest, ta książka nie jest zaskakująca, jeżeli chodzi o klasę polityczną PiS. Jest taką kropką nad i, takim, ktoś w końcu, my widzimy tego króla, który jest nagi, a pani Iza pokazuje palcem, jest tym dzieciakiem, który to mówi głośno, nie? Król jest nagi. To jest banda buraków, którzy dorwali się do władzy, dorwali się do No kasy. właśnie, bo to jest tak naprawdę raport z badania terenowego buraków. No dokładnie. To Kiedyś są było. kropki, albo buraki, albo cebula. Kiedyś właśnie była książka, raport z badania terenowego bogaczy. To była książka napisana takim przez psychologa społecznego, ale napisana z satyrycznym zacięciem. Z odniesieniem do antropologii, skąd się biorą zachowania bogaczy, jak one się mają do zachowań zwierząt, które przecież no, nie mają jakiejś klasyfikacji dóbr niematerialnych, czy materialnych. To znaczy, tam to bogactwo opiera się na hierarchii w stadzie, gdzie powiedzmy sobie nie funkcjonuje w rodzaju, no bo tam szympans, który znajdzie więcej muszelek i sobie je powiesi gdzieś na czymkolwiek, nie awansuje w hierarchii, więc ona się opiera na sile.
na jakichś umiejętnościach, ale ja mam tutaj wrażenie, że mamy taki raport z badania terenowego, jak prosperuje PiS. Mnie szczerze, przed czytaniem tej książki, w tej historii Jarosława Kaczyńskiego, posła Pięty, fascynowała taka jedna rzecz, że kiedy to był 2018 rok, to się wszystko odbywało, kiedy ta sprawa była, to Jarosław Kaczyński miał chore kolano i był w szpitalu. I w związku z tym wszyscy pisowcy chodzili 3 dni jak pojebani, bo Jarosław Kaczyński nie był w stanie powiedzieć egzegezy, co oni mają zrobić. Czy oni mają potępić Piętę, potępić PEK i Piętę, czy tylko Piętę, czy tylko PEK. Więc oni po prostu musieli zwlekać. I Absolutnie rozkoszne, że nie mogę mieć własnego zdania. Mi, ja to absolutnie pamiętam, moje uczucia. Mi było żal dziewczyny. Też jestem dziewczyną. Ja wtedy wierzyłam, że to był romans. I teraz już w to nie wierzę, po tej książce. Mówimy o jej relacji z Piętą, że to był gwałt. Z Piętą. Dobra, wtedy w 2018 wierzyłam, że to jest romans. I pomyślałam sobie, to, co może pomyśleć dziewczyna, że jakaś inna dziewczyna naiwnie, głupio się zakochała. Historia jakich tysiąc, i że ta biedna, naiwna dziewczyna teraz strasznie dostaje od mediów po tyłku. I że ciekawe, jak ona się z tym wszystkim trzyma. Teraz już wiem, że się nie trzymała, ale też trudno się z tym trzymać. Natomiast nadal mówimy o dziewczynie, która zadawała się z Piętą po to, żeby być bliżej obiektu swoich uczuć. I Pięta to zauważył i wręcz uczynił z tego narzędzie. I Pięta to wykorzystał, żeby uprawiać ją seks. Czyli tak naprawdę Pięta jest obrzydliwym gwałcicielem, bo nawet jeżeli, albo co najmniej człowiekiem, który używa podstępu do tego, żeby uprawiać seks. Czyli to jest tak naprawdę, szanowni państwo, książka o naturze PiSu. Jeżeli państwo sobie ją przeczytacie, do czego zachęcam, to niektórzy z państwa się, ci, którzy mają lepsze zdanie o PiSie niż wypada, to zmienią zdanie, a niektórzy się po prostu utwierdzą. Szanowni państwo, polecam Noce z Dudą, polecam również książkę mojej rozmówczyni, dwie, o narcyzie, bo to bardzo komplementarna książka. Warto przeczytać jedną i drugą, dlatego że jak się czyta książkę o narcyzie, to się wręcz widzi Andrzeja Dudę. Ja myślę, że gdyby to kiedyś wydać w formie, i może rozpisać trochę, w formie drukowanej, to Andrzej Duda byłby takim klinicznym przypadkiem narcyza, bo to jest, dla mnie to jest facet, który po prostu. Trochę pani Iza z tym dziełem ośmieliła, więc nie wykluczam, że napiszę wkrótce książkę. Pan ją wyda. Oczywiście. Szanowni Państwo, jeszcze raz zapraszam linki oba do tego pod materiałem, a Państwu i gościni mówię do zobaczenia. Do zobaczenia.